Forteca Castillo de San Marcos w miasteczku St. Augustine, najstarszej europejskiej osadzie w kontynentalnej Ameryce. 27 marca 1513 roku jako pierwszy przybył tu hiszpański szlachcic, awanturnik Juan Ponce de León. Żeglarze dopiero co zakończyli świętowanie Pascua Florida, wielkanocnego festiwalu kwiatów i dlatego postanowili nazwać odkryty przez siebie ląd Florydą. Niedługo potem półwysep stał się przedmiotem rywalizacji mocarstw kolonialnych Hiszpanii, Francji i Anglii. Ze względu na strategiczne położenie Floryda wydawała się idealnym punktem do podwoju Karaibów. Kwiatowy półwysep sam w sobie nie był zbyt interesujący dla zdobywców. Szybko pożegnali się z nadzieją odkrycia złóż złota i kamieni szlachetnych. Zamiast nich odkryli dziką, nieprzyjazną człowiekowi przyrodę i wrogo nastawionych tubylców. Dopiero pod koniec XIX wieku Europejczycy zmienili swoje nastawienie wobec kłopotliwej zdobyczy terytorialnej przodków. Stało się tak za sprawą grupki przedsiębiorczych mieszkańców, którzy odkryli, że ciepły nadmorski klimat i dziewicza przyroda to potężny kapitał. Zaczęło się od plantacji cytrusów i bawełny. Jednak słoneczny stan rozkwitł na dobre dopiero wówczas, gdy na jego obszarze wyrosły pierwsze hotele i kurorty. Na pierwszy rzut oka stolica stanu Floryda, Tallahassee, robi raczej niepozorne wrażenie. Dopiero widok imponujących budynków rządowych uświadamia przyjezdnym, że znaleźli się w stolicy jednego z najbardziej wpływowych i najzamożniejszych stanów w Ameryce. Działa w nim armia polityków i urzędników, którzy dbają o to, aby Floryda, czwarty pod względem liczby ludności stan, utrzymała jak największy wpływ na politykę całego kraju. W historycznym Kapitolu i leżącym tuż za nim nowoczesnym gmachu State Capitol zapadają decyzje dotyczące życia 16 milionów obywateli. Tallahassee pozostałoby zapewne po dziś dzień prowincjonalnym, niewiele znaczącym miasteczkiem, gdyby nie konflikt sprzed prawie dwóch stuleci. W 1819 roku, gdy na mocy traktatu z Hiszpanią, ratyfikowanego w 1821 roku, Floryda przeszła w posiadanie Stanów Zjednoczonych, naturalną koleją rzeczy stało się ustanowienie stolicy regionu. Oto zaszczytne miano ubiegały się dwa największe wtedy miasta półwyspu, Pensacola i St. Augustine. Negocjacje między nimi nie doprowadziły do wyłonienia kandydata. Zdecydowano się więc na rozwiązanie kompromisowe. Aby wyjść z impasu, postanowiono ustanowić tymczasową stolicę. Wybór padł na osadę leżącą mniej więcej pośrodku drogi łączącej miasta kandydackie. Przyszłość miała pokazać, że Tallahassee w północnej Florydzie nie zrezygnuje tak łatwo ze swojego stołecznego statusu. Pierwsze posiedzenie lokalnego rządu odbyło się w 1824 roku w dość prowizorycznych warunkach, co nie umniejszało bynajmniej wagi tego wydarzenia. W 1845 roku Floryda przystąpiła jako 27 stan do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Półwysep Floryda zajmuje obszar o powierzchni równej 1/3 terytorium Polski. Za to jego linia brzegowa ciągnie się na długości aż 3000 km i, co tu dużo mówić, prezentuje się trochę bardziej okazale niż plaże naszego Bałtyku. Słońce i błękitne, bezchmurne niebo przez większą część roku to walory, o których my możemy tylko pomarzyć. Wystarczy jeden rzut oka na bajeczną plażę Jacksonville, żeby zrozumieć, dlaczego pielgrzymują tu setki tysięcy turystów, a kolejne tysiące wybierają Florydę jako swoją nową ojczyznę. Przy ujściu rzeki St. John's,
Tu, gdzie dziś wyrasta metropolia Jacksonville, w 1562 roku osiedlili się francuscy hugenoci. To oni w 1564 roku zbudowali Fort Caroline, licząc, że stanie się on przyczółkiem ich władzy na nowym kontynencie. Dzisiaj francuska twierdza, odbudowana ze zniszczeń, jakich doznawała w ciągu kolejnych wieków, jest jednym z najcenniejszych zabytków historii na Florydzie. Francuzi budowali swój fort szybko i bez rozgłosu. Gdy Hiszpanie zorientowali się, że na ich terytorium powstała twierdza hugenotów, padli w furię i choć wcześniej traktowali swoją kolonię po macoszemu, incydent ten sprowokował ich do zdecydowanych działań. Konkwistadorzy wygnali rywali, zanim ci zdążyli rozgościć się na dobre. Droga do centrum Jacksonville wiedzie nas przez jeden z licznych mostów, które spinają brzegi rzeki St. John's. Dziś w Jacksonville żyje ponad milion mieszkańców. Co ciekawe, jest to największe amerykańskie miasto pod względem powierzchni. Zajmuje bowiem ponad 2000 km². To wystarczająco dużo miejsca, by mogły istnieć obok siebie port, zakłady przemysłowe i ośrodki wypoczynkowe, gdzie indziej takie sąsiedztwo byłoby trudne do pogodzenia. Miasto zawdzięcza swą nazwę Andrew Jacksonowi, bohaterowi wojen z Indianami, pierwszemu gubernatorowi Słonecznego Stanu i późniejszemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Architektoniczną ciekawostką w centrum miasta jest Dial Up Church Building z 1901 roku, uznawany za pierwowzór nowoczesnego biurowca. Projektantem budynku, który wyznaczył standardy amerykańskiej architektury, był Henry Clutow. I kolejny rekord, z którego Jacksonville może być dumne. Najstarsza w Ameryce nieprzerwanie działająca scena teatralna. Dziś jednak znacznie więcej widzów przyciągają stadiony. Kibicowanie lokalnej drużynie traktowane jest przez Amerykanów niemal jako patriotyczny obowiązek. W słonecznym stanie, gdzie ze względu na łagodny klimat sezon sportowy trwa dłużej, w baseball i futbol można grać przez większą część roku. Jedynym ograniczeniem jest długość sezonu ligowego, ale i tak miejscowi ulubieńcy, drużyna baseballowa Jacksonville Suns, rozgrywają w ciągu roku niebagatelną liczbę 140 meczów. Jesteśmy chyba jedynymi na widowni, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tym zamieszaniu. No chyba, że oprócz nas są tu jeszcze inni przybysze z Europy. W każdym razie gospodarze bawią się świetnie. Narodowy sport Amerykanów wyzwala wielkie emocje. Poza tym mecz jest dobrym pretekstem do spotkań z przyjaciółmi. Późne popołudnie nad wybrzeżem. Chyba już wiemy, co miał na myśli autor słynnej powieści Na wschód od Edenu, John Steinbeck, opisując Florydę jako miejsce, które emanuje naturalnością, beztroską i błogością. W takim klimacie i takiej scenerii amerykański styl życia staje się czymś oczywistym. Tu zwyczajnie chce się żyć pełnią życia i realizować nawet najbardziej szalone marzenia.
Plantacja Kingsleya na północnych obrzeżach Jacksonville przypomina niechlubny rozdział w dziejach Florydy. Podobnie jak w innych amerykańskich stanach południa, również i tutaj kwitło niewolnictwo, dzięki któremu biali właściciele ziemscy mogli budować swoje fortuny. Dzisiaj na terenie dawnej plantacji bawełny rozciąga się park krajobrazowy. Patrząc na to idylliczne miejsce, trudno wyobrazić sobie, że przed 200 laty zmuszano tu do katorżniczej pracy setki ludzi i że dla wielu ta katorga kończyła się śmiercią z wyczerpania. Właściciel plantacji, Zephaniah Kingsley, osobiście troszczył się o to, by na jego polach bawełny nie brakowało rąk do pracy. Regularnie podróżował do zachodniej Afryki, gdzie na targach niewolników uzupełniał swój stan posiadania. Haniebny proceder zakończył się na Florydzie dopiero w 1865 roku po klęsce południowych stanów w wojnie secesyjnej i proklamowaniu 13. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Notabene segregacja rasowa funkcjonowała na Florydzie jeszcze przez następne 100 lat. Dopiero w 1960 roku rząd federalny wymusił na południowych stanach zmianę prawa, które w ewidentny sposób dyskryminowało czarnoskórych obywateli. Na obrzeżach plantacji zachowały się w nienaruszonym stanie 23 noclegownie niewolników Kingsleya. Mniej więcej godzinę drogi samochodem na południe od Jacksonville leży St. Augustine, jedno z najważniejszych miejsc w historii Florydy. To malownicze miasteczko zostało założone przez Hiszpanów w 1565 roku. Jest najstarszym, trwale zasiedlonym miastem w Stanach Zjednoczonych. Historyczne dziedzictwo jest dla współczesnego St. Augustine prawdziwym błogosławieństwem. Rzesze turystów gwarantują stały dopływ gotówki do miejskiej kasy. Na skraju staromiejskiego rynku wznosi się postument Juana Ponce de Leona. Hiszpański szlachcic, żeglarz, odkrywca i konkwistador był uczestnikiem drugiej wyprawy Krzysztofa Kolumba. To on w 1513 roku odkrył krainę kwiatów i przejął ją w posiadanie w imieniu hiszpańskiego króla. Honor założenia pierwszej osady na nowym kontynencie przypadł jednak w udziale komu innemu. Stało się to 52 lata później za sprawą Pedro Menendeza de Avilesa, człowieka do specjalnych poruczeń w służbie jego królewskiej mości. Misja, którą mu powierzono, miała ostudzić zapały Francuzów, którzy również mieli na oku Florydę. Francuski Fort Caroline został, jak wiemy, zrównany z ziemią. Wkrótce potem 1200 hiszpańskich żołnierzy zabrało się za budowę osady, której istnienie miało przypieczętować stan posiadania Hiszpanii na nowym kontynencie. Dziś stojący przed ratuszem pomnik upamiętnia założyciela miasta. Dokładnie naprzeciwko, niemal oko w oko z Hiszpanem, stoi na postumencie człowiek, któremu Floryda zawdzięcza swój imponujący rozkwit 3 wieki później. Henry Flagler, miliarder naftowy z północy, był tym, który odkrył turystyczny potencjał Florydy i jako pierwszy zainwestował na półwyspie duże pieniądze w budowę infrastruktury hotelowej. Pomnik Flaglera stoi przed zbudowanym przez niego hotelem noszącym imię legendarnego Juana Ponce de Leona. Dziś w tej liczącej ponad 300 lat budowli mieści się Akademia Sztuk Pięknych, Flagler College. Tuż obok wznosi się Flagler Memorial Church, piękny kościół, którego budowę również sfinansował naftowy potentat. Flagler poświęcił tę świątynię swojej przedwcześnie zmarłej córce. Henry Flagler zadbał o to, aby goście jego hoteli mieli zagwarantowany nie tylko przyjemny pobyt w mieście, ale i wygodny dojazd do niego. Do St. Augustine turyści mogli dotrzeć wybudowaną przez niego linią kolejową East Coast Railway, która z czasem sięgnęła Florida Keys, najdalej wysuniętego na południe Stanów Zjednoczonych skrawka lądu. W krętych, w dużej części zamkniętych dla ruchu kołowego zaułkach starego miasta, St. Augustine prezentuje się tak jak za czasów hiszpańskiej kolonii. Wśród niezliczonych, starannie odrestaurowanych budowli na St. George Street na szczególną uwagę zasługuje ta zabytkowa szkoła.
Powstała 200 lat temu, jest więc najstarszą szkołą w kraju. Najstarsze miasto Stanów Zjednoczonych z pokorą znosi najazd tysięcy turystów. Jakby nie było, to nie pierwsza inwazja w jego dziejach, z którą musi się uporać. Zresztą ta ostatnia przynosi dużo więcej korzyści aniżeli szkód. Przed wiekami zdobywcy nie byli tak życzliwi dla St. Augustine. Upodobali go sobie jako cel zwłaszcza Anglicy. Już w 1586 roku miasto spustoszył doszczętnie legendarny pirat Francis Drake. W XVIII wieku St. Augustine wielokrotnie atakowali żołnierze z brytyjskiej kolonii Carolina. Miasto przechodziło z rąk do rąk aż do 1821 roku, kiedy to po ratyfikacji traktatu przeszło wraz z całą Florydą w posiadanie Stanów Zjednoczonych. Gwarantem hiszpańskiego panowania nad Florydą była potężna twierdza Castillo de San Marcos. W swojej długiej historii przetrwała niejedno oblężenie, ale nigdy nie skapitulowała przed najeźdźcami. Mimo to przez 20 lat, od 1763 do 1783 roku, nad Castillo powiewała brytyjska flaga. Nie był to jednak efekt militarnego triumfu, ale politycznych ustaleń w dalekiej Europie. Floryda przypadła w udziale Anglikom, a Kuba Hiszpanom. Podczas amerykańskiej wojny o niepodległość twierdza była jednym z najważniejszych punktów oporu Anglików na południu. Gdy zwycięstwo nowo powstałych Stanów Zjednoczonych stawało się faktem, Anglicy ponownie oddali Florydę Hiszpanom. Tym razem otrzymali w zamian Bahamy. Stalowy krzyż wyznacza miejsce, w którym zszedł ze statku założyciel miasta Pedro Menéndez de Avilés. W zachodzie słońca mieszkańcy miasta i turyści mieszają się ze sobą w tłumie odwiedzających miejskie galerie, bary i restauracje. Miasto rozpieszcza nie tylko amatorów sztuki i dobrej kuchni, ale i golfiarzy. Słoneczny stan słynie ze znakomitych pól golfowych. Na Florydzie jest ich najwięcej w całych Stanach. St. Augustine to prawdziwa mekka dla amatorów tego sportu. Przed rozrywką warto podbudować swoje morale, zaglądając do World Golf Hall of Fame. W tym niezwykłym muzeum możemy prześledzić dzieje golfa od jego narodzin w Szkocji do czasów współczesnych. Nie mogło tu zabraknąć legendarnego księżycowego strzału astronauty Edwina Aldrina. A to już najprawdziwsza aleja gwiazd tego sportu. Wśród nich pierwsza kobieta, Szwedka Annika Sörenstam. Wyzwaniem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów jest Challenge Hall, umiejscowiona pośrodku jeziora.
Podczas podróży na południe oczywistym staje się kolejny przydomek Florydy – cytrusowy stan. Drzewka pomarańczowe i krzewy cytrusowe przywieźli na Florydę Hiszpanię. Szybko przekonali się, że owoce, które wydała ich nowa ojczyzna, są jeszcze smaczniejsze niż te, które znali dotychczas. Wilgotny, zwrotnikowy klimat i żyzna gleba okazały się dla śródziemnomorskich cytrusów idealnymi warunkami do wegetacji. Pod koniec XIX wieku, głównie za sprawą rozrastającej się sieci kolejowej, uprawa pomarańczy, grejpfrutów i cytryn stała się doskonałym interesem dla floryckich plantatorów. Plantacje obejmowały coraz to nowe tereny. Wkrótce Floryda prześcignęła pod względem produkcji cytrusów dotychczasowego potentata Kalifornię. Dziś 80% amerykańskich drzewek i krzewów cytrusowych dojrzewa właśnie na Florydzie. Na pierwszy rzut oka najsłynniejsza plaża Stanów Zjednoczonych prezentuje się całkiem zwyczajnie. To nie jedyne malownicze miejsce na wybrzeżu, nadające się do plażowania, kąpieli i uprawiania sportu. Na czym zatem polega wyjątkowość Daytona Beach? Cóż, na pewno wyjątkowe jest to, że leżąc na piasku lub spacerując po plaży, można zostać przejechanym. Plaża ma 35 km długości i średnio 150 metrów szerokości. Jest jedyną na wybrzeżu, po której można jeździć samochodem. Taka przyjemność kosztuje jedyne $5, więc znajduje aż nadto wielu amatorów. To kolejne potwierdzenie mitu, że Amerykanie najchętniej w ogóle nie wychodziliby ze swoich ukochanych aut. Daytonę upodobały sobie również koncerny motoryzacyjne jako miejsce do testowania swoich nowych modeli. Takie testy przeprowadzali tu już pionierzy motoryzacji, panowie Louis Chevrolet, Henry Ford i Ransom Olds. Później, zanim koncerny odkryły walory wyschniętych słonych jezior w Utah, w Daytonie regularnie bito rekordy prędkości. Jedna z najsłynniejszych prób tego typu odbyła się w 1935 roku, gdy niejaki Sir Malcolm Campbell rozpędził swój bolid do zawrotnej prędkości 445 km na godzinę. Na szczęście przynajmniej jeden fragment Daytony na wysokości zabytkowego molo został zamknięty dla zmotoryzowanych. W tym miejscu nic nie jest w stanie zmącić nam idyllicznego widoku na ocean. No chyba, że przyjedziemy tu wczesną wiosną. Każdego roku o tej porze Daytona staje się najpierw areną zjazdu harlejowców, a dwa tygodnie później legendarnego Spring Break, na który zjeżdżają się setki tysięcy studentów z całych Stanów. Za ich sprawą plaża zamienia się na kilka dni w ogromną dyskotekę pod gołym niebem. Symbolem nowoczesności Florydy jest wyspa Merritt i przylądek Canaveral, zwany też przylądkiem Kennedy'ego. W centrum lotów kosmicznych imienia Kennedy'ego możemy prześledzić fascynujące dzieje podboju kosmosu. Olbrzymie rampy wyrzutni rakietowych robią niesamowite wrażenie, podobnie zresztą jak mierzący 160 metrów wysokości Vehicle Assembly Building, w którym montuje się rakiety. Gdy są gotowe, transportuje się je na stanowisko startowe, tak zwaną Crawl Alley. Najważniejszym punktem na trasie zwiedzania jest Apollo Saturn V Center. Na początku krótki rys historyczny. Rosjanie, ekspediując w 1957 roku na orbitę pierwszego sztucznego satelita Ziemi, udowadniają światu, że to oni są światowym mocarstwem numer jeden.
Prezydent Kennedy mobilizuje naukowców do wytężonej pracy. Celem jest zdeklasowanie Związku Radzieckiego w kosmicznym wyścigu. Stawką? Lądowanie człowieka na Księżycu. Tym człowiekiem ma być oczywiście Amerykanin. W rywalizacji z Rosjanami pieniądze nie grają żadnej roli. Wrażenie uczestnictwa w starcie misji Apollo 11 jest niezwykle realistyczne. Możemy bez trudu wyobrazić sobie, co czuli uczestnicy pionierskiego lotu na Księżyc w 1969 roku, lotu, który przywrócił Stanom Zjednoczonym pozycję światowego lidera w rywalizacji o podbój kosmosu. Rakieta nośna Saturn V daje wyobrażenie o rozmachu przedsięwzięcia, w którym brało udział 7,5 tysiąca pracowników amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Ogromne rozmiary rakiety obrazują jednak przede wszystkim jej niebywałą moc. Musiała być na tyle silna, by wyrzucić na orbitę Apollo 11 z księżycowym lądownikiem. 21 lipca 1969 roku ponad 500 milionów ludzi śledziło na ekranach telewizorów transmisję z epokowego wydarzenia w dziejach cywilizacji. Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Srebrnym Globie, był Neil Armstrong. Jego mały krok był faktycznie wielkim skokiem dla ludzkości. Również dlatego, że kosztował amerykańskich podatników 80 miliardów dolarów. Jedyna w swoim rodzaju okazja, by poczuć pod palcami chłód prawdziwego księżycowego kamienia. Co odważniejsi mogą nawet sprawdzić swoje predyspozycje do bycia astronautą. Olbrzymia strefa bezpieczeństwa wokół ośrodka kontroli lotów kosmicznych jest jednocześnie największym rezerwatem przyrody chronionej na wschodnim wybrzeżu Florydy. Co ciekawe, żyjące w nim ptactwo wodne, aligatory i pancerniki w najmniejszym stopniu nie przejmują się hałasem, który od czasu do czasu dobiega z punktu startowego. Znacznie bardziej podekscytowani są świadkowie bezpośrednich transmisji z wahadłowca lewitującego na orbicie. Pierwszym amerykańskim wahadłowcem była Columbia. Swój pionierski lot odbyła w 1981 roku. Kontynuacja programu kosmicznego stanęła pod znakiem zapytania 5 lat później, gdy w 73 sekundzie po starcie eksplodował wahadłowiec Challenger. W katastrofie zginęła cała 7-osobowa załoga. Przez kolejne lata wahadłowce były z powodzeniem wykorzystywane do wynoszenia na orbitę części do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niestety w 2003 roku podczas wchodzenia w atmosferę izolacja termiczna promu Columbia rozszczelniła się, co stało się przyczyną kolejnej tragedii. Nasza wizyta w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Kennedy'ego kończy się w tak zwanym rakietowym ogrodzie. Opuszczamy atlantyckie wybrzeże i udajemy się na zachód, w głąb półwyspu. Charakterystyczną cechą pejzażu centralnej Florydy są duże jeziora i obszary bagienne. Tutaj zaczynają się słynne Everglades, rozciągające się aż po południowy kraniec półwyspu. Dawniej były jeszcze większe, ale część z nich została osuszona pod plantacje cytrusów i rozrastające się miasta. To miejsce byłoby prawdziwym rajem dla wędkarzy, gdyby nie fakt, że tutejsze wody zamieszkują nie tylko ryby. Na bagnach żyją tysiące aligatorów. Na szczęście zdecydowana większość z nich nie stanowi niebezpieczeństwa dla ludzi. Gady nie atakują, o ile same nie czują się zagrożone, ale mimo to lepiej trzymać się od nich z daleka. Tak naprawdę to nie one są niebezpieczne dla ludzi, ale ludzie dla nich. Do połowy lat 60. XX wieku były one obiektem bezwzględnych łowów.
Dopiero gdy ich populacja dramatycznie zmalała, władze objęły zwierzęta prawną ochroną. Dzięki temu florycka rodzina aligatorów została ocalona przed zagładą. Myszka Miki i kaczor Donald zmienili to miejsce nie do poznania. W ciągu 30 lat za ich sprawą senne miasteczko Orlando zamieniło się w światowe centrum wakacyjnej rodzinnej rozrywki. Wśród bagien środkowej Florydy wyrosła tętniąca życiem barwna metropolia, w której dziś mieszka ponad 1 000 000 mieszkańców, a wielokrotnie więcej przybywa tu każdego roku z wizytą. W pierścieniu otaczającym centrum miasta znajduje się kilkanaście połączonych ze sobą parków rozrywki, które dostarczają turystom niezliczonych atrakcji i zasilają pokaźnie miejską kasę. Do dyspozycji turystów jest ponadto 3000 restauracji, 100 placów golfowych, 800 kortów tenisowych i kilkaset hoteli. Cudowna przemiana Orlando rozpoczęła się w 1971 roku wraz z otwarciem parku rozrywki zwanego Magicznym Królestwem. Jego twórcą był nie kto inny jak sam Walt Disney, któremu zamarzyło się stworzenie kopii kalifornijskiego Disneylandu na wschodnim wybrzeżu. Za wyborem Florydy przemawiał nie tylko idealny klimat, ale i niskie ceny gruntów. Disneya przekonała ostatecznie przychylność lokalnych władz, które zaoferowały słynnemu rysownikowi i twórcy filmów dodatkowe ulgi podatkowe. Na gigantycznym obszarze Disney World działają 4 tematyczne parki rozrywki. Ponieważ jest tu jeszcze sporo miejsca, niewykluczone, że powstaną kolejne. Każdy z nich jest na tyle rozbudowany i bogaty w atrakcje, że należałoby poświęcić co najmniej 4 pełne dni, aby zwiedzić wszystkie. O ile najnowsze parki rozrywki oferują atrakcje na miarę XXI wieku, multimedia, efekty generowane przez komputery, o tyle stare, dobre Magiczne Królestwo pozostaje wierne tradycji. Tutaj wciąż gloryfikuje się obraz starej dobrej Ameryki. Kulminacją całodziennej zabawy jest wielka parada wzdłuż Main Street. Na tle zamku, w którym Kopciuszek zgubił swój pantofelek, każdego dnia maszerują najsłynniejsi bohaterowie bajek Disneya. Przybywamy nad Zatokę Meksykańską. Niezliczone wysepki i kręta linia brzegowa uczyniły kiedyś z zachodniego wybrzeża Florydy idealną kryjówkę dla piratów. Dziś statki handlowe i promy wycieczkowe przybijają do Zatoki Tampa i nie są niepokojone przez nikogo. Połyskujące w słońcu szklane fasady drapaczy chmur to symbol gospodarczego rozkwitu Tampy, najważniejszego portu i metropolii przemysłowej na zachodnim wybrzeżu Florydy. Henry Plant, tak nazywał się przedsiębiorca wizjoner, który w 1891 roku wybudował tu pierwszy luksusowy hotel,
przyciągając w to miejsce zamożnych, spragnionych słońca, a przy okazji skłonnych do inwestowania przemysłowców z pochmurnej i chłodnej północy. Podobnie jak Henry Flagler na wschodzie, Land doprowadził do Tampy linię kolei żelaznej, która ułatwiła komunikację ze słonecznym wybrzeżem, czyniąc zeń jeden z najpopularniejszych wakacyjnych celów Ameryki. Najwięcej zabytków odnajdziemy w dzielnicy Ybor City. Budynki z wywalanej cegły pamiętają czasy, gdy Tampa była niekwestionowanym światowym liderem w produkcji cygar. Jeszcze w 1920 roku 60 tysięcy zwinnych dłoni zwijało tu 400 milionów cygar rocznie. Pierwszą fabrykę cygar założył w 1896 roku Kubańczyk Don Vicente Martinez Ybor. To jego imieniem nazwano historyczną dzielnicę. W kolejnych latach za sprawą inwestorów z branży tytoniowej z całego świata Ybor City stało się prawdziwym tyglem kultur i narodowości. Wynalazek maszyny do zwijania cygar przyniósł załamanie tradycyjnej produkcji i oznaczał też początek końca tytoniowego imperium Ybora. Przetrwały tylko nieliczne fabryki, za to dziś, za sprawą koneserów, znów prosperują wyśmienicie. Znawcy cygar potrafią docenić różnicę między tymi zwijanymi przez maszynę, a tymi zwijanymi ręcznie, oczywiście ze wskazaniem na te drugie. U Gonzalesa i Martineza pracuje się 7 dni w tygodniu. W ciągu dnia pracownicy Martineza zwijają średnio po 100 cygar. Tradycyjne warsztaty cygarnicze należą dziś do wyjątków. Do przeszłości należą już takie obrazki, gdzie w dusznych fabryczkach, pracując po kilkanaście godzin dziennie, tłoczyła się setka zwijaczy. 100 lat temu niemal ze wszystkich budynków Ybor City dochodził szelest zwijanych liści tytoniu i głos kierownika zmiany, który czytał swoim pracownikom książki i artykuły z gazet. Prawdopodobnie po to, by ci nie usnęli przy monotonnej robocie. Tampa pozostała po dziś dzień głównym ośrodkiem produkcji cygar w Stanach Zjednoczonych. Każdego dnia wytwarza się tu 3 miliony sztuk, choć zdecydowaną większość przy użyciu maszyn. Prezentuje się malowniczo. Słoneczna Floryda od niepamiętnych czasów przyciągała z magiczną siłą przybyszów z Europy. Wśród imigrantów byli Szkoci, Niemcy, Włosi, Anglicy. Każda nacja zakładała na półwyspie własną osadę albo dzielnicę w istniejących już miastach. Do dziś bez trudu można rozpoznać, który zakątek Tarpon Springs wybrała dla siebie każda z nich. Na romantyczną aurę tego miejsca składają się nie tylko słońce i krajobraz, ale i całkiem drobne szczegóły. Choćby liczne kolonie gąbek, za sprawą których tutejsze wybrzeże przypomina do złudzenia grecki brzeg Morza Śródziemnego. Zapewne taki widok wzbudził tęsknotę za ojczyzną niejednego greckiego imigranta. Faktem jest, że niejaki John Kokoris poczuł tu nie tylko nostalgię za krajem przodków, ale i okazję do zarobku. To właśnie on rozkręcił na Florydzie całkiem nowy biznes – hodowlę szlachetnych gąbek, które od wieków znajdowały w Europie zastosowanie w medycynie i jubilerstwie, a przede wszystkim jako ośrodek higieny osobistej. Okolis przekonał swoich braci, by opuścili rodzinną Grecję i pomogli mu rozkręcić interes w Ameryce. Ściągnął też kilku greckich nurków i specjalistów od sprzętu do nurkowania. Dzięki nim szybko zrealizował swoje plany. W 1940 roku jego firma dysponowała flotą liczącą 200 łodzi i zatrudniała ponad 1000 nurków. Po II wojnie światowej, gdy na rynku pojawiły się gąbki syntetyczne, firma Kokorisa musiała drastycznie ograniczyć produkcję. Od tamtej pory specjaliści od połowu gąbek nie mają zbyt wiele pracy.
Nie sprzedaje się już ich na skalę przemysłową. Naturalną gąbkę kupują głównie turyści, traktując ją jako jedną z wielu wakacyjnych pamiątek. Wyposażenie poławiacza gąbek waży około 90 kg. Nurek demonstruje gapiom, w jaki sposób przemieszcza się po morskim dnie. W ciągu jednego dnia pracy spędza kilka godzin pod wodą, pokonując w niej nawet do 5 km. Ponieważ popyt na naturalną gąbkę jest nieduży, przetrzebiona populacja tych prymitywnych morskich organizmów zdołała się odrodzić. Jej wegetacji wciąż zagraża jednak rosnące zanieczyszczenie przybrzeżnych wód. W drodze do St. Petersburga odkrywamy ze zdumieniem, iż nawet w urlopowym raju na Florydzie nie można mieć stuprocentowej pewności, że pogoda nie spłata figla. Drugie pod względem wielkości miasto na zachodnim wybrzeżu ochrzczone zostało przez swojego rosyjskiego założyciela nazwą miasta, z którego pochodził. Dziś St. Petersburg ma nie jeden powód do dumy. W przebudowanej hali ośrodka badań oceanicznych mieści się największa na świecie kolekcja dzieł Salwadora Dalego. 93 obrazy olejne, 200 rysunków i akwarel, ponad 1000 szkiców i kilkadziesiąt instalacji rzeźbiarskich słynnego surrealisty składają się na wyjątkową ekspozycję, która przyciąga do miasta tysiące wielbicieli sztuki nowoczesnej ze wszystkich zakątków globu. Dzieła Dalego pochodzą z prywatnej, kompletowanej przez 40 lat kolekcji. Jej właściciele postanowili udostępnić je szerokiej publiczności w 1982 roku. Dzięki wystawie możemy prześledzić, jak w ciągu lat ewoluował styl hiszpańskiego artysty. Możemy tu podziwiać zarówno jego wczesne grafiki z 1914 roku, jak i genialne dzieła z dojrzałego okresu twórczości, takie jak słynne malowidło z 1959 roku Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Spory tłumek kłębi się nie tylko przed obrazami, ale i w sklepie z pamiątkami, w którym największym wzięciem cieszą się skrajnie niepraktyczne zegarki a la Dali. Tymczasem na wybrzeże St. Petersburga przybijają łodzie rybackie i statki wycieczkowe. Tell me now, who's gonna cook daddy's dinner? Jedynie aura wciąż psuje pocztówkowy wizerunek urlopowej Mekki Ameryki. W 1967 i 68 roku słoneczna pogoda utrzymywała się w St. Petersburgu nieprzerwanie przez 768 dni, co zostało swego czasu skrzętnie odnotowane przez redaktorów słynnej Księgi Rekordów Guinnessa. Jeśli wierzyć statystykom, między 1910 a 1986 rokiem, czyli przez 76 lat, deszczowo było tu tylko przez 300 dni.
Mostem Sunshine Skyway ruszamy w dalszą drogę na południe kontynentu. Jak widać, określenie miasto Palm w odniesieniu do Fort Myers jest w pełni uzasadnione. W okolicy rośnie ponad 70 gatunków palm. Najbardziej okazałe są palmy królewskie. Pierwsze 200 sadzonek przywiózł z Kuby, posadził w mieście i wokół niego najsłynniejszy mieszkaniec Fort Myers, Thomas Edison. Genialny wynalazca trafił tu po raz pierwszy w 1884 roku, aby podreperować nadszarpnięte zdrowie. Klimat Fort Myers przypadł mu do gustu do tego stopnia, iż w rok później wybudował tu zimową rezydencję. Edison miał nie mniej słynnych sąsiadów, obu z branży motoryzacyjnej. Obok niego mieszkali panowie Ford i Firestone. Sąsiedzi najwyraźniej przypadli sobie do gustu, skoro Henry Ford sprezentował Edisonowi swój słynny model T. Wynalazca nie znosił bezczynności i nawet w tym słonecznym miejscu nie wytrzymał długo bez pracy. Po przeprowadzce urządził w swoim ogrodzie małe laboratorium, w którym przeprowadzał niezliczone eksperymenty. Gdy Edison zamieszkał Fort Myers, miał już za sobą swój najsłynniejszy wynalazek – żarówkę. Ale bynajmniej nie spoczął na laurach. Od telegrafu, przez mikrofon, po gramofon, genialny inżynier zmieniał świat w dosłownym tego słowa znaczeniu. W ciągu swojego życia Edison opatentował 1079 wynalazków. Najwięcej, aż 300, powstało w latach 1879-86. Wynika z tego, że wymyślał kolejne nowe urządzenie co 8 dni. Za przykładem Edisona, Forda i Firestone'a podążyło wielu innych Amerykanów, którzy odnaleźli na Florydzie swoje wymarzone miejsce na ziemi. Jednym z nich był właśnie Fort Myers, niegdyś baza amerykańskiej armii w wojnie z Indianami, który z biegiem lat stał się dużym miastem. Szczyt sezonu turystycznego przypada na okres między grudniem a kwietniem. Wtedy na wybrzeże zjeżdżają snowbirds, śnieżne ptaszki. Takim ironicznym określeniem mieszkańcy Florydy ochrzcili tych, którzy uciekają przed mroźną zimą z północnych Stanów i z Kanady. Najwięcej Europejczyków przyjeżdża na Florydę latem. Temperatura powietrza 30 stopni Celsjusza i wody 25 stopni to warunki, które najbardziej odpowiadają turystom ze Starego Kontynentu. Na szlaku T-Miami, czyli drodze łączącej Tampę z Miami, natrafiamy na atrakcję szczególnego typu.
W Okeechobee mieści się najmniejszy urząd pocztowy Ameryki. Poduszkowiec wiezie nas do jednego z najbardziej fascynujących parków krajobrazowych w Stanach Zjednoczonych. Peihei-Oki, Morze Traw, takim trafnym określeniem ochrzcili Everglades rodowici mieszkańcy tego regionu. Rozciągający się po horyzont olbrzymi bagnisty pas, będący ostoją dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt, rzeczywiście przypomina morze. W czasie letnich wezbrań wody rozlewają się na tereny Everglades. Płynąca ku wybrzeżu woda nawadnia rozległe powierzchnie bagien i kończy swój bieg w Zatoce Floryckiej. Woda toczy się niezwykle leniwie, a to dlatego, że na długości 200 km różnica wysokości między źródłami a ujściem rzeki wynosi zaledwie 4 metry. Krótki przystanek w tradycyjnej osadzie Indian Seminoli, potomków dawnych mieszkańców tych ziem. To indiańskie plemię przywędrowało na półwysep z obszarów dzisiejszej Georgii. Na dzikich pustkowiach Everglades Indianie znaleźli schronienie przed białymi przybyszami z Europy, którzy bez najmniejszych skrupułów przywłaszczali sobie kolejne połacie ziemi. Szacuje się, że początkowo żyło tu około 25 tysięcy Indian. W ciągu kilku pokoleń liczba ta zmalała do kilku tysięcy. Indianie zostali zdziesiątkowani w walkach z konkwistadorami lub na skutek przywiezionych z Europy chorób. Tych, którzy ocaleli, zakuwano w niewolnicze kajdany i zmuszano do ciężkiej pracy. Tak wygląda jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów w amerykańskiej historii. Dziś 2,5-tysięczna społeczność Indian wegetuje w 6 rezerwatach. Większość z nich to potomkowie 400 ocalonych. W tak zwanej trzeciej wojnie indiańskiej Seminoli, którzy w 1858 roku schronili się przed amerykańską armią na bagnach Everglades. Powstanie Te Miami oznaczało koniec długiej izolacji plemienia. Indianie musieli nauczyć się żyć w obecności białego człowieka. Przewodnik wita nas tradycyjnym pozdrowieniem i zaprasza do jedynego w swoim rodzaju muzeum. Nielicznej społeczności Indian, na przekór wszystkim przeciwnościom, udało się zachować język i tradycje przodków. Wyciosanie kanu z pnia drzewa cyprysowego trwa prawie 2 lata. Łodzie tego typu są dla żyjących na bagnach Indian podstawowym środkiem transportu. Indianie opanowali do perfekcji sztukę obcowania z groźnymi aligatorami, a także polowania na nie. Jednak od czasu, gdy gady podlegają prawnej ochronie, swoje umiejętności wykorzystują jedynie w pokazowych łowach, aranżowanych ku uciesze turystów. Pani aligatorowa znalazła wygodne legowisko dla swojego potomstwa w Małym Bajorku. Zimą i wiosną, gdy opady są bardzo skąpe, Everglades zamieniają się w suchą sawannę i wcale niełatwo znaleźć jest takie miejsce.
Następujące po sobie cykle suszy i wylewów, precyzyjnie regulowane przez Matkę Naturę, stworzyły idealne warunki do bujnego rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego. Ten delikatny, zrównoważony mechanizm działał perfekcyjnie przez tysiące lat, dopóki do Everglades nie zawitała cywilizacja. Pod koniec XIX wieku ludzie zaczęli zaburzać swobodną cyrkulację wód, budując pierwsze tamy i kanały na potrzeby rolnictwa i rozrastających się w pobliżu miast, a później także ośrodków turystycznych. Od tamtej pory bagna wysychają, stopniowo ubożeje też roślinność i świat zwierząt. Katastrofalny wpływ na środowisko mają także nawozy sztuczne stosowane przez okolicznych farmerów. W 1947 roku z inicjatywy grupy przyrodników i ekologów utworzono tu Park Narodowy Everglades. Niestety z wielu przyczyn nie objęto ochroną całej bagnistej krainy, a jedynie jej południową część. W efekcie pod ochroną znajduje się niespełna połowa Everglades, co oczywiste nie rozwiązuje problemu ekosystemu jako całości. Z pokładu jachtu rozbujanego na Atlantyku widok największej, najbardziej znanej i najbardziej ekscytującej metropolii Florydy jest doprawdy niesamowity. Zakochujemy się w niej od pierwszego wejrzenia. Drapacze chmur i wspaniałe plaże, wielki biznes i imprezy aż po świt. Miami ma różne, niekiedy całkiem odmienne oblicza. Jego największy urok to jednak chyba karaibski klimat, w dosłownym i przenośnym znaczeniu. Miami, tak nazwali to miejsce jego rodowici mieszkańcy. W XVII wieku Indianie dzielnie bronili je przed atakami hiszpańskich konkwistadorów, ale nie oparli się nieznanym chorobom, które ci przywieźli ze sobą z Europy. W połowie XIX wieku nad Zatoką Biscayne powstała pierwsza osada. W 1896 roku Henry Flagler doprowadził tu tory kolei żelaznej, otwierając przed Miami świetlaną przyszłość. Nie trzeba było wiele czasu, by skromna wioska rybacka zamieniła się w jeden z najpopularniejszych na świecie celów wakacyjnych wojaży. Ciepły klimat przyciągał tu zresztą nie tylko turystów, ale i ludzi interesu. Nic nie stanęło na przeszkodzie, by popularny kurort stał się jednocześnie wielką, drugą po Nowym Jorku metropolią finansową w Stanach Zjednoczonych. Swoje siedziby i przedstawicielstwa ma dziś tutaj ponad 100 międzynarodowych banków. Położenie geograficzne Miami jest jego wielkim atutem. Stosunkowo blisko jest stąd do krajów Ameryki Środkowej, dlatego w Miami ulokowały się tysiące przedstawicielstw handlowych i instytucji finansowych związanych interesami z państwami regionu. To kolejny przyczynek do ekonomicznego boomu metropolii, w której dziś mieszkają ponad 3 miliony ludzi. Zakupy w Miami mogłyby trwać bez końca. Gdy obejdziemy już eleganckie sklepy w historycznym centrum, możemy pojechać do któregoś z niezliczonych centrów handlowych. Każde z nich to jakby małe miasto w mieście. Miami z magnetyczną siłą przyciąga pięknych i bogatych tego świata. Swoje letnie lub weekendowe rezydencje mają tu gwiazdy kina, piosenkarze i przedsiębiorcy. Gdzieniegdzie Miami odkrywa przed nami prawdziwie latynoamerykańskie oblicze, przypominając o hiszpańskich korzeniach Florydy. Imigranci z Ameryki Środkowej i Południowej stanowią dziś około 60% populacji miasta. Dla nich prawdziwym centrum metropolii jest Little Havana, dzielnica, w której język angielski zdecydowanie ustępuje hiszpańskiemu. Pierwsza duża fala przybyszów z południa, blisko 200 tysięcy uchodźców, zalała Miami i jego okolice w 1959 roku po wybuchu rewolucji na Kubie. Dzisiaj Amerykanie kubańskiego pochodzenia mają duży wpływ na wszystkie dziedziny społecznego życia Miami, choć nadal pieczołowicie kultywują zwyczaje i tradycje kraju przodków. Imigranci kubańscy mają w Miami własną Aleję Gwiazd.
gdzie honoruje się wybitnych artystów, wydają też własne gazety i prowadzą własne stacje radiowe i telewizyjne. Po wybuchu rewolucji Castro jako pierwsi opuścili ojczystą wyspę przede wszystkim posiadacze sporych fortun oraz intelektualiści, nie godzący się z komunistycznym światopoglądem. To oni zbudowali kubańską enklawę Little Havana. Rozkręcając pierwsze interesy na amerykańskiej ziemi, stworzyli warunki do tego, by kolejnym imigrantom z Kuby łatwiej było zadomowić się w nowej ojczyźnie, by mogli u rodaków znaleźć pracę i dach nad głową. Ernesto Pérez Carrillo zajął się w Ameryce tym, na czym znał się najlepiej, produkcją cygar. W Miami założył manufakturę El Credito, która jako jeden z ostatnich bastionów ręcznie zwijanych cygar prosperuje nieźle po dziś dzień. Najszlachetniejszym wyrobem w palecie produktów fabryczki jest La Gloria Cubana, przygotowywana z najlepszych dominikańskich i nikaraguańskich liści tytoniu. Cygara, które trafiają na sprzedaż, nie mogą być zwijane przez terminatorów. Do pracy dopuszczeni zostają ci, którzy przejdą specjalny 5-miesięczny kurs i zdadzą egzamin oceniany przez samego mistrza. I znowu Kuba w czystej postaci. Oto Park Maximo Gomeza, ulubione miejsce amatorów gier, takich jak nieśmiertelne domino. Ruszamy w stronę osławionej plaży, ale zanim tam dotrzemy, pozwalamy sobie na krótki przystanek na jednej z okolicznych wysepek. Our Jungle to jedyny w swoim rodzaju ogród zoologiczny, w którym mamy okazję podejrzeć z bliska faunę tropików. Tuż nad naszymi głowami przelatują ptaki drapieżne, a kolorowe papugi skrzeczą prosto do uszu. Doprawdy nie wiemy, czy mamy się bać, czy po prostu zachwycać. Z tym ptaszkiem na pewno nie ma żartów. Karmienie kazuara, jednego z najgroźniejszych ptaków świata, to nie przelewki. Podobno jego pobratymcy w Nowej Gwinei mają na sumieniu więcej ofiar niż krokodyle.
A to już niekoniecznie najpiękniejsze, ale za to największe słodkowodne żółwie świata. Ich rodzinne strony to bagna Luizjany. Na koniec wizyta u aligatorów i krokodyli. Floryda to dom dla obu tych gatunków. Niestety krokodyl amerykański jest wciąż zagrożony wyginięciem. Jeśli już zażywać ruchu wczesnym rankiem, to przynajmniej niech to dzieje się na Miami Beach. South Beach, najbardziej wysunięty na południe kraniec półwyspu, to jednocześnie jego najdroższy, jeśli chodzi o cenę gruntów, fragment. Nieopodal Ocean Drive, słynnej nadbrzeżnej promenady, stoi willa należąca niegdyś do Gianniego Versace. Ten legendarny kreator mody został zastrzelony przez szaleńca na jej progu latem 1997 roku. Zabójstwa, kradzieże, handel narkotykami. Tam, gdzie dużo blasku, musi też być sporo cienia. Niestety, Miami nie jest pod tym względem wyjątkiem. Fantazyjne krzywizny i zygzaki, zaokrąglone krawędzie, kontrastujące kolory i charakterystyczne liternictwo, jednym słowem Art Deco w czystej postaci. Paryski styl przywędrował na South Beach na początku lat 30. XX wieku i zadomowił się tu na zawsze, przynajmniej na fasadach setek budowli. W latach 80. zabytkowe rezydencje zostały poddane kompleksowym zabiegom restauratorskim. Często pojawiały się w tle akcji serialu Policjanci z Miami, a miasto zyskało kolejną, znaną na całym świecie atrakcję turystyczną. Zanim w Miami Beach pojawił się Don Johnson w czerwonej korwecie, średnia wieku mieszkańców miasteczka przekraczała 60. Było to przedmiotem niewybrednych żartów, jednak niespodziewanie poczekalnia Pana Boga, jak nazywali Miami Beach żartownisie, zamieniła się w drugi Hollywood. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na to miał kultowy serial, jednak faktem jest, że niemal z dnia na dzień w luksusowych rezydencjach zamieszkali tu Gloria Estefan, Madonna i Sylvester Stallone. Ich śladem podążyli aspirujący do roli gwiazd piosenkarze i aktorzy drugiego planu. Od tamtej pory Miami Beach przeżywa swoją drugą młodość. Ci, którzy nie skusili się na kupno działki w prominentnym sąsiedztwie, ale nadal czują potrzebę zaistnienia w kronikach towarzyskich brukowych czasopism, mogą zaznać parę godzin snu między jedną imprezą a drugą w którymś z luksusowych hoteli. Co powiecie na przykład na Ritz-Carlton? Spacer po plaży rozwiewa wszelkie wątpliwości. Z South Beach wyprowadzili się już chyba wszyscy staruszkowie. Teraz wszechobecny jest tutaj kult wiecznej młodości, pięknego ciała i modnych gadżetów. Zabytkowe fasady w tle najwyraźniej też są modne. W każdym razie każdego ranka ustawiają się przed nimi kolejki fotografików i modelek z całego świata, uczestniczących w sesjach do kobiecych czasopism z górnej półki. Wraz ze świtą fryzjerów, stylistów i makijażystek zamieniają Ocean Drive wybieg od couture. Hedonistyczne instynkty budzą się jednak tak naprawdę dopiero po zachodzie słońca. Wieczorem otwierają swe podwoje dyskoteki i modne kluby. Im większa sława, ewentualnie im większe kompleksy, tym dłuższa limuzyna, którą wypada podjechać na party. Natężenie egocentryzmu można tu więc zmierzyć w metrach od 5 do 15.
O nieprzespanej nocy kolejne wyzwanie dla organizmu. Napinanie mięśni na plaży to kolejny obowiązkowy element snobistycznego rytuału. Na północy, w okolicy Fort Lauderdale, plaża w Miami przechodzi niezauważenie w Gold Coast, najbardziej ekskluzywny kawałek floryckiego wybrzeża. To kolejny azyl pięknych i bogatych. W Boca Raton w Palm Beach ceny działek budowlanych liczy się w milionach. Z dachu hotelu Pier 66 roztacza się doskonały widok na Fort Lauderdale. Atlantyk i malownicza plaża w pełnej okazałości. Wreszcie droga wodna między stałym lądem, mierzeją i wyspami. Osłonięta przed wiatrem znad Atlantyku i wysokimi falami idealnie nadaje się do żeglugi. Dzięki licznym mostkom można się także poruszać wzdłuż na rowerze. Wprawdzie w Fort Lauderdale nie spotkamy gondolierów, ale nie bez przyczyny miasteczko zyskało przydomek amerykańskiej Wenecji. Przesmyk wraz z kanałami tworzy sieć wodnych dróg o łącznej długości ponad 250 km. Łodzie są niemal tak równoprawnym środkiem transportu jak samochody, a żeglowania uczy się tu od najmłodszych lat. Rezydencja na wodzie to ekstrawagancja, na którą mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi mieszkańcy 150-tysięcznego Fort Lauderdale. Narodziny i późniejsze dzieje amerykańskiej Wenecji są podobne do historii wielu innych miast na Florydzie. Osada powstała w połowie XIX wieku. Od początku istnienia była silnie ufortyfikowana. Mieszkańcy musieli bronić się przed atakami Indian. W 1896 roku do miasta doprowadzono nitkę kolei żelaznej, która, podobnie jak to było w przypadku innych miejscowości, umożliwiła rozwój handlu i usług. Napływ bogatych, a potem także średnio zamożnych turystów z północy sprawił, że prowincjonalne miasteczko zamieniło się w nowoczesną metropolię. W
Wracamy do dzikiej, bagnistej krainy Everglades. W południowej części Parku Narodowego mamy okazję podziwiać przedstawicieli niezwykle bujnego i zróżnicowanego świata roślin i zwierząt. Wśród gałęzi drzew swoje wdzięki prezentują wężówki amerykańskie. Ptaki suszą właśnie skrzydła, zaraz znowu zanurkują w poszukiwaniu ryb. Przerwa jest konieczna, ponieważ ptaki pozbawione są gruczołów łojowych i nic nie chroni ich piór przed wilgocią. Niekwestionowanymi władcami bagien są aligatory. Na pierwszy rzut oka wyglądają na rozleniwione i powolne, ale biada nieostrożnym ptakom, rybom i gryzoniom, które znajdą się w zasięgu ich potężnych szczęk. Niewiele brakowało, by te potężne gady zostały doszczętnie wytępione przez człowieka. Pod koniec XIX wieku wymordowano kilka milionów sztuk. Powodem rzezi była, jakby to banalnie nie zabrzmiało, moda na galanterie z ich skóry. Gdy populacja aligatorów została zdziesiątkowana, niemal w ostatniej chwili zainterweniował amerykański rząd, wprowadzając zakaz polowań na te zwierzęta. Dzięki temu populacja gadów mogła się odrodzić i dziś na Florydzie żyje około 2 milionów aligatorów. Na południowym krańcu Parku Narodowego, gdzie morze zderza się ze stałym lądem, idealne warunki do bytowania znalazły dziesiątki gatunków ptactwa. W nielicznych jeziorkach, które nie wysychają nawet w okresie suszy, panuje nieopisany rozgardiasz. Potęgują go ptaki wędrowne, które zimą dołączają do gatunków rodzimych. Do tej pory ornitolodzy naliczyli w Everglades ponad 300 gatunków ptaków. Dzielą one bagna i sawanny z przedstawicielami około 100 gatunków ssaków. Niestety wiele wskazuje na to, że ta liczba może zacząć maleć i to już niedługo. Na skutek nieprzemyślanych działań człowieka dramatycznie obniża się poziom wód gruntowych, co zaburza delikatny ekosystem. Pierwszymi ofiarami cywilizacji może być florycka pantera, krokodyl amerykański i krowy morskie. Ekolodzy obawiają się również o przyszłość kormoranów i orłów. Nad Florydą wisi też widmo innego zagrożenia. Coraz częstszych i z roku na rok coraz bardziej gwałtownych huraganów. W przypadku tego żywiołu człowiek również jest winny. Emisja gazów cieplarnianych wpływa na cyrkulację prądów morskich i powietrznych, czyniąc je nieprzewidywalnymi. Tropikalne cyklony powstają nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej i osiągają prędkość nawet 250 km na godzinę. Wiatr uderzający z taką siłą jest w stanie zniszczyć wszystko na swojej drodze, a niestety na tej drodze leży właśnie Floryda. W 1992 roku huragan Andrew dosłownie zrównał z ziemią miasteczko Homestead na południu półwyspu. Większych szkód nie uczyniłoby nawet silne trzęsienie ziemi. Szczęśliwie dla Florydy ominął ją największy cyklon ostatnich lat, Katrina, który w 2005 roku doszczętnie zdewastował Nowy Orlean. Starsi mieszkańcy półwyspu pamiętają jeden z najpotężniejszych huraganów, który nawiedził Florydę w 1935 roku i kosztował życie ponad 800 ludzi. Zniszczył tory kolei żelaznej, techniczny majstersztyk Henry'ego Fleglera, który połączył Nowy Jork z położonym najbardziej na południe skrawkiem Stanów Zjednoczonych.
Keys. Archipelag ponad 1000 wysepek to karaibska romantyka w czystej postaci. Przynajmniej dziś, wcześniej, zanim wyspy stały się turystyczną Mekką, atmosferę na nich psuła plaga moskitów i obecność piratów. Do powstania legendy Florida Keys przyczyniły się słynne filmy takie jak Koralowa Wyspa Johna Hustona z Humphreyem Bogartem w roli głównej. Notabene w tutejszym porcie możemy podziwiać oryginalną afrykańską królową z innego klasycznego dzieła tandemu Huston-Bogart. W 1938 roku, 3 lata po przejściu zabójczego huraganu, amerykański rząd otworzył z pompą pierwsze drogowe połączenie Key West ze stałym lądem – 113-milową asfaltową Overseas Highway. Stojące wzdłuż niej mile markers ułatwiają odnalezienie właściwej drogi, lepiej niż tradycyjne drogowskazy. Najdłuższym spośród 42 mostów jest Seven Mile Bridge. Ta nowoczesna przeprawa zastąpiła w 1982 roku wysłużony most zbudowany przez Flaglera przed dziesiątkami lat. Oprócz niego znajdziemy tu także inne techniczne cuda sfinansowane przez kolejowego magnata. Niestety wiele z nich nie wytrzymało uderzenia huraganu w 1935 roku. Docieramy do kamienia milowego oznaczonego cyfrą 0. To znak, że dotarliśmy do ścisłego centrum Key West. Największe miasto i główna atrakcja turystyczna Keys ma za sobą niezwykle barwną historię. Pierwsi XIX-wieczni osadnicy utrzymywali się, wstyd przyznać, przede wszystkim z piractwa i rozbojów. Ich specjalnością było naprowadzanie przepływających nieopodal statków na rafę koralową, a następnie grabienie ich. Przestępczy proceder kwitł przez długie lata, a ci, którzy go uprawiali, dorobili się po każdych fortun. W 1847 roku zbudowano tu latarnię morską. Od tej pory znacznie trudniej było sprowadzić na manowce sterników przepływających statków. Pojawiły się za to możliwości legalnego zarobku. Połów i sprzedaż gąbek, wreszcie produkcja cygar, którą zapoczątkowali imigranci z Kuby. Zajęcia te okazały się niezbyt lukratywne. W latach 30. XX wieku wielki kryzys dotarł także tutaj. Odrodzenie nastąpiło 20 lat później, gdy wyspy zostały odkryte przez masową turystykę. Od tamtej pory to turystyka właśnie jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W latach wielkiego kryzysu, który ogarnął całą Amerykę, Key West miało przynajmniej jedną przewagę nad bogatszą z pozoru północą – klimat. A skoro przyszło już klepać biedę, lepiej było znosić niedolę w słońcu Karaibów. Z takiego założenia wyszła najprawdopodobniej spora grupa artystów i jeszcze większa grupa różnej maści odszczepieńców i poszukiwaczy przygód. Wśród imigrantów lekkoduchów znalazł się jeden, którego sława wykroczyła daleko poza Karaiby. W tym domu spędził prawie 10 lat swojego barwnego życia. Ernest Hemingway, pisarz, laureat Nagrody Nobla. Człowiek, którego życie było wielką i barwną opowieścią. Urodził się w Oak Park w Illinois, na przedmieściach Chicago, żył w Paryżu i na Kubie. Zjeździł świat wzdłuż i wszerz, walczył na wojnie i polował. Zawsze na grubą zwierzynę. Były jeszcze walki byków, piękne kobiety i alkohol. Wreszcie samobójcza śmierć w 1961 roku. Na Key West Hemingway mieszkał ze swoją drugą żoną Pauliną. Lata spędzone na wyspie nie należały do szczególnie płodnych w jego literackim dorobku. Jego klasyczne dzieła, takie jak Komu bije dzwon czy Stary człowiek i morze, powstały gdzie indziej i w innym czasie. Na Key West Hemingway był nazbyt pochłonięty połowami na dalekim morzu, żeby zajmować się pisaniem. Dom Hemingwaya był w latach 30. XX wieku jedynym na wyspie, obok którego znajdował się basen. Na ten kaprys pisarz wydał czterokrotność tego, ile kosztowała cała posiadłość wraz z domem. Hemingway nie liczył się z kosztami, jego zachcianki finansowała zakochana w nim Paulina, którą poślubił wraz z pokaźnym posagiem. Obowiązkowy punkt wycieczki, pamiątkowe zdjęcie na punkcie wysuniętym najdalej na południe Stanów Zjednoczonych. Zaledwie 90 mil dzieli to miejsce od wybrzeża komunistycznej Kuby, uważanej przez amerykańskich polityków za jednego z największych wrogów ich kraju. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, stanie się oczywiste, dlaczego na Key West stacjonuje potężna baza marynarki wojennej. Okręty wojenne i lotniskowce czumują w dyskretnym oddaleniu od tropikalnego raju.
Obecność wojska jest na co dzień prawie niezauważalna. Po zachodzie słońca wyspa zmienia się nie do poznania. Wokół Mallory Square rozkręca się impreza, która potrwa do białego rana. Balangowicze mogą być pewni, że nie wylądują w areszcie. Tutaj można pić alkohol na ulicy i krzyczeć nawet w środku nocy. Jak na amerykańskie realia, prawo jest tu niezwykle liberalne. Najsłynniejsze miejsce nocnych szaleństw to Sloppy Joe's, niegdyś ulubiona knajpa Ernesta Hemingwaya. To właśnie tutaj niestroniący od rumu pisarz oblewał z przyjaciółmi swoje udane łowy. Nie licząc nocnego imprezowania, leniwego polegiwania na plaży i wędkowania, ulubioną formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Keys jest nurkowanie. Gdzie popyt, tam i podaż. Podwodne spacery i wynajem sprzętu oferuje mnóstwo miejscowych firm. Prawdziwą mekką dla płetwonurków i nurków jest park stanowy Johna Pennekampa, najstarszy podwodny obszar ochrony raf koralowych w Stanach Zjednoczonych. Z myślą o tych, którzy nie potrafią lub nie mają ochoty nurkować, a chcieliby poznać fascynujący podwodny świat rafy koralowej, organizuje się przejażdżki specjalną łodzią ze szklanym dnem. Piękno oceanicznej fauny i flory mamy okazję podziwiać także w głębi lądu, na przykład w Oceanarium w Miami, jednym z najchętniej odwiedzanych parków rekreacyjnych na Florydzie. Kręcono w nim wiele scen z niezwykle popularnego w Stanach serialu telewizyjnego o przyjaźni chłopca z delfinem Flipper. Takie miejsca jak to sprawiają, że słoneczny stan jest zwyczajnie skazany na sukces. Doskonała baza turystyczna, setki atrakcji dla rodzin z dziećmi i singli, młodych i starych, amatorów aktywnego wypoczynku i tych, którzy najchętniej wypoczywają na plaży. Floryda jest w stanie zadowolić chyba każdego. Zwłaszcza, że urlopowicze mają tu gwarancję dobrej pogody i romantyki w najlepszym karaibskim stylu. Niestety kraina, która jest rajem dla turystów, nie zawsze jest nim dla zwierząt. Kolejnym gatunkiem regionu zagrożonym wyginięciem są manaty karaibskie, mimo że od lat objęte są ochroną.
Nie trzeba nawet złej woli ze strony człowieka, by uczynić krzywdę tym bezbronnym morskim ssakom. Spustoszenie wśród nich powodują sieci rybackie i przepływające łodzie. Do tego dochodzi jeszcze zanieczyszczenie wód przybrzeżnych i zagospodarowywanie plaż. Nasza podróż po półwyspie dobiega końca. Poznaliśmy jeden z najpopularniejszych celów turystycznych świata, miejsce, które każdego roku odwiedza ponad 70 milionów przyjezdnych. Niektórzy zakochują się w słonecznym stanie od pierwszego wejrzenia i bez żalu pozostawiają pochmurne i zimne ojczyste strony, osiedlając się w nim na zawsze. Opracowanie wersji polskiej De Agostini Polska, czytał Maciej Gudowski.